Hej, witam was bardzo serdecznie. Tutaj oczywiście Kałach i kontynuujemy naszą kampanię tutaj w Skyrim. Mamy teraz iść do Dziany, do kucharki. Zgłosimy się do niej od razu. Od razu przypominam też, zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się materiał i seria podoba. Nie potrzebujemy kolejnej dostawy. Mówiłam wam, że mamy pełne zapasy. Zostawcie tam to, co przynieśliście i wylocha. Nie rozumiesz mnie, ja jestem smakoszem. Smakosz? Och, wreszcie. Nie mogłam uwierzyć, kiedy dowiedziałam się, że smakosz przybędzie gotować dla cesarza. To po prostu... Dość tego. Smakosz jest tu po to, żeby gotować, a nie gadać. O to chodzi. Och, tak, oczywiście. Cesarz prosi o twoje popisowe danie. Potage le magnifique. Pozwoliłam sobie zacząć przygotowania. Ale książka kucharska mówi niewiele, a każdy przygotowuje potage inaczej. Będę zaszczycona, jeśli przyrządzimy go na sposób smakosza. Oczywiście. Bulion już się gotuje. Możemy zaczynać. Co teraz powinnam dodać? Marchew. Marchewki? Naprawdę? Co dalej? Krople miodu. Ach, oczywiście. Tak sądziłam. Dobrze. I co dalej? Jeden korzeń niru. Naprawdę? Och, też... Dobrze. Co teraz? Musisz dodać septima. Septim? Taka złota moneta. Naprawdę? Ach, rozumiem. Nada potage le magnifique, lekko metaliczny, ale przepyszny posmak. To po prostu genialne. Zdaje się, że potrawka jest gotowa. Jeśli dodamy coś więcej, możemy rozcieńczyć poszczególne smaki, więc kończymy? Jest jeszcze jeden składnik. Masz, dodaj to. Och, co to, jakieś zioło? Na pewno? Potaż już smakuje wspaniale. Kolejny składnik może... No, Gianna, kto tu jest smakoszem? O, przepraszam, oczywiście, to w końcu twój najsłynniejszy przepis. Dobrze, twój tajemniczy składnik został dodany. Jeśli mogę coś powiedzieć, zaszczytem była możliwość przygotowania posiłku z najlepszym kucharzem cesarstwa. Wezmę kociołek i pójdę do jadalni. Cesarz i jego goście z pewnością pragną cię poznać. Okej, okay. Będziemy szli za Gianną do jadalni. Na razie musimy jeszcze udawać kucharkę, prawda? Na razie jeszcze będziemy udawać kucharkę. Tam się mówiliście w komentarzach, że ona jest brzydka, Anilia. No, mi się tam podoba, no. Nie wiem. No idźmy, chodźmy. Załóżmy czapkę kucharza. Później się będę musiał na szybko przebrać, jak będę uciekał. Dobrze, że mam niewidzialność. Idziesz? Idzie. Nie denerwujesz się choć trochę. O, podsłuchajmy trochę. Wszystkim, co się stało? Masz na myśli ślub? Oczywiste morderstwo mojego kuzyna. To jedynie przykre nieporozumienie, nic więcej. Zimny miód, gorące głowy. Takie rzeczy się zdarzają. Dostatecznie. Ale ta ostatnia sprawa z tym młodym oficerem Maro, tak? Oto jesteśmy. Bogowie, ależ się denerwuję. Za chwilę wejdziemy. Proszę, będę służyć. Ty stój i rób dobre wrażenie. Incydent. Zostałem zapewniony, że wina leżała wyłącznie po stronie syna tego mężczyzny. Prawda jest taka, że nie jesteśmy w żadnym niebezpieczeństwie. Śmierć cesarza może być przydatna, ale przyjaźń kogoś takiego? To dopiero korzyść. Jestem pewien, że się ze mną zgodzicie. Smako! To wielki zaszczyt. Szanowni goście, mam zaszczyt przedstawić wam smakosza. Smakosz? Czarujące. Wolę pieczoną karmę, ale przyjaciele, jako cesarz oczywiście zastrzegam sobie prawo pierwszej degustacji. Och, to cudowne. Cesarz już je. Trzeba się przebrać, moi kochani. Maska Morokeja. Podwójne obrażenia przy ataku z zaskoczenia bronią jednoręczną. To muszę mieć rękawiczki błazna, bo są lepsze. Ubiór. Zbroja mroku. Zwiększa odporność na trucizny. Gdzieś tu są buty mroku? Ok.
Okej, okay, dobra. Po prostu przepyszne. To dokładnie to, na co liczyłem. To ja... Wydaje mi się, że coś jest nie tak. Ja... Czy cesarz zejdzie? Cesarz na Bogu! Makosz i kucharz otruli cesarza! Brać ich! Co? Nie, nie, tutaj. Nic nie rozumiesz. Uciekajmy szybko. Uch. Udało się, moi kochani. Cesarz nie żyje. Naprawdę udało nam się to osiągnąć, udało nam się to zrobić. Cesarz is dead, moi drodzy. Cesarz nie żyje. No i teraz musimy poczekać oczywiście, no bo 50 modów się musi przegrać. No mam nadzieję, że mi gierki nie wywali. No, super. Dobra. Niedostatki, siły krasnoludzka, sfera, dobra. Zapiszmy sobie tu grę. Zapiszmy sobie czar leczący. Tutaj ma być pusto, tak? Z tego co widzę. Mamy uciec. O! To był najbardziej nieznośny z sobowtórów cesarza. Cieszę się, że nie żyje. A jeszcze bardziej cieszy mnie, że zginął z twojej ręki. Na zlecenie Mrocznego Bractwa omal nie udało ci się zabić cesarza. Wszystko poszłoby zgodnie z planem. Tylko, że to nie był prawdziwy cesarz. Zaskoczyłem cię? Też byłem zaskoczony, gdy członek twojej rodziny przedstawił mi plan. Widzisz? Zawarliśmy pewien układ. Coś za coś. Ja się tobą zajmę, a Mroczne Bractwo będzie istnieć dalej. Ale wiesz co? Rozmyśliłem się. Co powiesz na taki plan? Zabiję cię i zarżnę wszystkich twoich żałosnych przyjaciół. Twoje sanktuarium obróci się zaraz w perzynę. Oto co myślę o tym układzie. Zabiliście mojego syna! Wy wszyscy! I teraz za to zapłacicie. Zabić ją. Dopilnujcie, żeby nie było czego pochować. Co dalej? Czyli zdrada. Wow. Kurde, że oni używają magii? Do tego mnie. Agent pierwszy zabity. Gin. Gin, zdrajco. Weźmy sobie zbroję, karawasze, hełm i buty, nie? Jak coś tego, Pentiusów i tak dalej. Ja pierdzielę, komandant Maro. Ty cholerny. Znaczy... Masz na sumieniu zbrodnie przeciwko prowincji Skyrim i jej mieszkańcom. Co? Więc zapłać własną krwią. Dobrze, zapłacę własną krwią. Coś było dziwnego, ale... Zdrada. Ktoś z sanktuarium nas zdradził. Naprawdę Anilia nie spodziewała się takiego rozwoju wydarzeń, że ktoś z sanktuarium może ją zdradzić. W końcu jest słuchaczem, nie? Teraz dobrze widzę, że nie zabiłem tego. Cicero, prawda? Tak mi się wydaje. Szybko do sanktuarium. Wróć do sanktuarium. Posłuchajcie mnie, moi drodzy. Będę musiał teraz, prawdopodobnie będzie pełno żołnierzy Octaviusa. Będę musiał bardzo cicho działać. Będę musiał działać z zaskoczenia. Ja pierdzielę, no nie spodziewałem się takiego obrotu wydarzeń, naprawdę. Że tak mnie ktoś zdradzi z własnego bractwa. Myślałem, że tam wszyscy koledzy i tak dalej, ale ja pierdzielę. Naprawdę, coś niebywałego po prostu. Musimy się tam udać. Życie mam na fullu. Włączmy niewidzialność, chociaż na chwilę. Weźmy sobie furię. Weźmy sobie szał. Musimy szukać agentów i uratować. Moda na uratowanie Mrocznego Bractwa chyba mam wgranego, wiecie? Okej, zobaczmy. Oni wiedzą, że tu jestem. Muszę się ukryć. Wow, ale fajnie skradanie rośnie. Uwielbiam to. Tu jest konik.
Kradanie wzrasta do 54. Co tu się dzieje? Naprawdę? Okej, chyba kogoś tam zabili. Wykonane cesarstwo musi zginąć. Dostałem level, kondycja. Wow, ale to skradanie mi podbiło levelowanie. Czekajcie, mogę to wziąć? Zabójcza celność i później ostrza zabójcy idziemy. Widzę, że tu latają agenci Octaviusa. Muszę po prostu działać naprawdę z zaskoczenia. Kurde. Zadziałałem z zaskoczenia. Zwycięstwo jest twoje! Jak on mnie widzi, gdy ja jestem niewidzialny? Halo, ktoś mi jest to w stanie wypowiedzieć. Ale to niewidzialność naprawdę taka 2 na 10, nie? Okej, zgubił mnie. Jak to się przed tobą nie schowa? Ale się skrada, patrzcie, jaki cwaniak, no. Chyba już nikogo nie ma. Ale mi tu szybko skradanie rośnie, ja pierdzielę. Weźmy sobie kolec. Chciałbym go na dystans załatwić. Jesteśmy pod sanktuarium. Co tu się dzieje? Agent? Fetus Krex. Nie żyjesz? Czyli mój mod na uratowanie Mrocznego Bractwa praktycznie nie zadziałał teraz. No dobrze, trudno. Muszą zginąć. Z tego co widzę. Czyli najwidoczniej nie dam rady uratować Mrocznego Bractwa i w sumie za zdradę zginą. Najwidoczniej za zdradę zginą. Kto doniósł? Teraz skradając się w przeciągu 2 minut wbiłem szybciej level, a coś mi się stało z ekranem. Poczekajcie moi drodzy, bo... OBS mi wariuje. Teraz powinno być dobrze, przepraszam was, jeżeli to było jakiś błąd. Na bogów! Nie! Do tego mnie szkolono! Jestem nikim! Słyszysz? Chodź tu. Gij. Wszystko płonie. Wszystko zostało podpalone, nie? Wizara jednak żyje. Siema Wizara. Ty, ja ci dam... mogę mu dać miksturę? Masz. Jedną. No przecież ci dałem miksturę. Wizara, wstawaj. Masz. Masz moje podziękowania. Uleczyłem cię, stary. Uciekaj stąd. Co tu się stało? To nie może być prawda. Tutaj! Nie, nie chciałem ciebie, stary. Ja pierdzielę. Wizara, nie! Uważaj! Przestań, kościół. Ale dam dupę.
Przepraszam was bardzo. Przepraszam was. Nie ogarnąłem, że Wizara biegnie i go po prostu furią dupłem, nie? Głupi błąd. Co to było? Nic. Tutaj. Patrzcie, oni mi wykrywają moją widzialność. To jest głupota. Chodź tu. Gin. Dobra. Masz. Jedno. Masz moje podziękowania. Nie ma problemu, stary, chodź. Idziemy się bić. Zara, chodź tu. O, jesteś, dobra. Wow. Dobra, to rozumiem, stary. Tu jest woda. Próbujmy się udać gdzieś głębiej. Czyli Gabriella żyje i wilkołak żyje. Z tego co widzę. A Babette? Gdzie jest Babette? Pomóc na Zinowi, tak? Wow! Co to było? Ja pierdzielę, ale młyn! Teraz mam pomysł. Ale tu, tutaj! Chcę ci dać miksturę, Wizara. Masz. Masz moje podziękowanie. Nie ma problemu, stary. Idź, Wizara, idź, idź, idź. Będziesz musiał tu pozabijać. Uff! Ale Anibia się wyżyje teraz za wszystkie czasy, naprawdę. Do tego pana to ja nawet nie podchodzę, bo on ma te kule ognia. Dobra, biegnie tam wilkołak, a reszta ekipy? Biegnąć, biegnąć, biegnąć. Wow, albo zarąbał. Zabity? Nie. Okej, okay, pięknie, mój miecz go zabił, one shot, one kill. Wezmę sobie to, elfi, stalowy miecz biorę, hełm biorę, 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 pochodni nie. Nie wiem, jakieś śmieci z niego zebrałem, pogadać trzeba z Nazirem. Więc jednak żyjesz. Ale patrzcie, i to jest po angielsku. The Emperor, it was all trap, someone set us up. I assumed as much. And before you ask, no, I don't think it... Okej, on mówi tutaj, że nie wierzę, że to nie byliśmy my, musimy się znowu rozmawiać. Masz rację, to tylko kwestia czasu. Zanim usmażymy się, jest jednak żyjesz. Zacząłem się już zastanawiać. Ucieknij z sanktuarium. Poszukaj jakiegoś wyjścia. Kurde, nie tędy na pewno. Nie mam zamiaru spłonąć żywcem we własnym... Patrz, dokąd idziesz. Sanktuarium. Próbujmy uciec. Słuchaczu, jestem twym wybawieniem. Chodź, obejmij mnie. Muszę iść objąć nocną matkę. Oni sobie to raczej poradzą. No, przyszedłem cię objąć.
Szybciej, Nazir! Mówię ci, ona tam jest! Idę! Tak szybko, jak mogę! Ty głupia diablico! Nie widzę, byś pomagała! Nie nadaje się za bardzo do pracy fizycznej. No dalej, już prawie! Jeszcze jedno pociągnięcie. Tak! Tam. Dasz radę otworzyć? Tak sądzę. Poczekaj chwilę. Musisz porozmawiać z Astrid. Tutaj. W sanktuarium Mrocznego Bractwa. Pomów z Astrid. Hola, hola, zwolnij. Wszystko w porządku. Dużo się ostatnio wydarzyło. Napiję się wody. Najlepiej po prostu usiąść na jakiś czas. Muszę porozmawiać z Astrid. Jest tu, w sanktuarium, za mną. Jest tutaj? Na Citisa. Myślałem, że ją straciliśmy. Chodźmy. Mhm. Wszyscy żyją praktycznie, oprócz Astrid. Dajmy się do Astrid. Gdzie jest Astrid? Tam jest Astrid. Idziemy. O Boże, ile tu krwi, ile tu wszystkiego, całe wszystko spalone, nie? Żyjesz. Udało ci się przeżyć. Dzięki Citisowi. Astrid. Please. There is much I have to say. And not much time. I'm sorry. So very sorry. The Penitus Oculatus. Mero. He said that by giving you to them, he would leave the Dark Brotherhood alone. Forever. Oh, I said this. I was such a fool. All of this. It's all my fault. You are the best of us. And I nearly killed you. Wysłano mnie na pewną święć. Śmierć, zdrada. Tak. Wrobiłam cię. Chciałam twojej śmierci. Zdradziłam nie tylko ciebie, ale też nocną matkę i wszystko, co było mi bliskie. A teraz Maro zdradził mnie. Chciałam tylko, by wszystko było jak dawniej. Przed czasami Cycerona, przed nocną matką, przed tobą. Myślałam, że zdołam wszystkich zbawić. Byłam w błędzie. Nienawidzę cię, Astrid. Ale ty żyjesz. Jest więc nadzieja na nowy początek. Nadzieja na odbudowę. Dlatego właśnie to zrobiłam. Nie rozumiesz? Modliłam się do nocnej matki. Jestem czarnym sakramentem. O czym ty mówisz? Twierdzę, że to ja się myliłam. Nocna matka miała rację. Stare tradycje. Przez wieki prowadziły Mroczne Bractwo, a ja byłam na tyle głupia, by je zanegować. Aby dowieść mej szczerości, poprosiłam w modlitwie o kontrakt. Od tej pory to ty prowadzisz tę rodzinę. Przekazuję ci też ostrze cierpienia, by zapewnić ci powodzenie. Trzeba zabić mnie. O bo... Ostrze cierpienia. Co to jest to ostrze cierpienia? Wow. Już jest taki bardziej profesjonalnie wyglądający sztylet. Ale i tak brzytwa jest chyba lepsza, nie? Nie no, ostrze jest lepsze. Dziękuję. Zostałaś zamordowana. Ginęłaś, Astrid. Nie wierzę w to, co się po prostu stało. Wróć do nocnej matki. Gdybym tego osobiście nie słyszała, bym nie uwierzyła. Oraz temu jak Astrid mogła nam to zrobić? Jak Astrid mogła nam to zrobić? No wszyscy się dziwią. Astrid nie żyje. Tak być powinno. Oby znalazła odkupienie w pustce. Dopóki żyjesz,
będzie żyć Mroczne Bractwo. Musimy wypełnić nasz kontrakt. Cesarz Titus Mede II musi zginąć. Porozmawiaj z Amandem Motier w chorągwianej klaczy w Białej Grani. On będzie znał prawdziwe miejsce pobytu cesarza. Ale najpierw powiedz Nazirowi o swoich planach. Ponieważ jesteś słuchaczem i musisz połączyć tę rodzinę. Ja muszę połączyć Mroczne Bractwo, tak? Chodź tu, Nazir, musimy pogadać. Byś się posunąć? Dziękuję. Nasi Tisa, co za bałagan. To chyba koniec. Nocna matka do mnie znowu przemówiła. Co? I co powiedziała? Muszę raz jeszcze porozmawiać z Amandem Motier. Amand Motier? Ale to by oznaczało? Tak, no, że ciągle jest kontrakt, nie? Tutaj po angielsku. You mean there's still a chance? But how? Our plan has gone to ruin. You must trust me, Nazir. Musisz mi zaufać. All right then. Go. Listen. On tutaj mówi, żebyśmy po prostu udali się do Amanda i po prostu... Właśnie musimy się udać teraz do Amanda Motier. Spytać się o prawdziwą lokację cesarza i postarać się go po prostu wykończyć bądź zabić. Tak mi się wydaje, że będzie najlepiej. Lecz ten odcinek, moi drodzy, będzie krótszy, ponieważ mam mniej czasu dzisiaj do nagrywania i tak dalej. I musi być 27-minutowy. Przepraszam was bardzo, no w następnym odcinku udamy się zamordować cesarza i Anilia rozpocznie już całkowicie nowy rozdział w jej życiu, jeżeli o to chodzi, więc... Dziękuję wam za uwagę, moi drodzy. Widzimy się już niedługo i do jutra. Hejka!